Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie Gambit Hetmański, omówię troszeczkę ten debiut, będzie to głównie poradnik dla osób początkujących. Oczywiście w każdym debiucie, także i w gambicie hetmańskim, tych wariantów jest cała masa. Ja się tutaj skupię na głównych liniach, jakie tutaj występują. Troszeczkę postaram się omówić, nakreślić ten gambit hetmański. Nie jestem w stanie oczywiście pokazać nawet jednej czwartej wariantów, jakie tutaj powstają. Szachy są naprawdę bardzo skomplikowaną, głęboką grą. Znaczy, one są proste, tylko jest tych odgałęzień bardzo dużo, co powoduje, że no, rozmiar, w, że tak powiem w poziomie gry różnych zawodników jest różny jest, są, jest bardzo dużo początkujących graczy, też jest dużo bardzo silnych kto więcej pracuje ten jest po prostu lepszy moi drodzy przejdźmy do rzeczy D4, tym ruchem od, możemy rozpocząć gambit hetmańskim przeważnie czarne odpowiadają D5, no i teraz gramy właśnie C4 gambit, czyli inaczej poświęcenie materiału za cenę szybkiego rozwoju Figur, na przykład, w ogóle materiału, i teraz tak. Tutaj czarne mają do wyboru, na przykład takie opcje jak wybicie pionka, czyli przyjęcie tego gambitu hetmańskiego lub zagranie na przykład pionkiem na E6. Można też zagrać na przykład C6, co już nie będzie typowym gambitem hetmańskim, znaczy może nie być, może to być obrona też słowiańska. Skupmy się na początek może nad biciem. Pionka. Co tutaj może się wydarzyć? Otóż pamiętajmy w zanadrzu, miejmy z tyłu głowy, że tego pionka zawsze możemy odbić. Zawsze grając Hetmanem na A4 i wybijając na C4 w następnym ruchu. Tutaj dając szacha, oczywiście. Lecz nie jest to głównym celem białych. Białe w ten sposób chcą spróbować uzyskać centrum. Istnieje tutaj kilka możliwości. Można zagrać ruch E3, można zagrać skoczek na F3, można skoczek na C3. Ja bym się tu skupił głównie, jeżeli to jest poradnik dla osób początkujących, skupiłbym się na ruchu E4. O co tutaj chodzi? Ten ruch, zobaczcie, powoduje, że jest bardzo silne centrum i, i goniec od razu ma tutaj opcję na, wybicia, na wybicie pionka. I teraz tak, zauważyłem po grze początkujących, że tutaj czarne bardzo często grają taki ruch jak skoczek na F6. Powiem, że bardzo dobrym ruchem w tym momencie dla czarnych jest zagranie ruchu E5, bardzo takiego no, ostrego i komplikującego troszeczkę pozycję. Na tym ruchu się nie będę teraz skupiał. Tak jak już mówiłem, dużo jest tutaj wariantów. Może powiedzmy sobie, jak grają początkujący bardzo często w ten sposób. Gra białych w tym momencie jest bardzo prosta. Moi drodzy, gramy sobie spokojnie z koczkiem na C3, ja bym tak zagrał. Oczywiście jest to prowokacja do zagrania na E5 i tak też można grać od razu, ale ja jestem tego zdania, że warto wyprowadzać najpierw figury. Jasne, że tutaj są też takie e, opcje, jak na przykład zagranie teraz B5, bo jeżeli tu zbijemy, to stracimy w, w centrum pionka. Dużo jest możliwości, no ale zauważyłem, że najczęściej właśnie grają w ten sposób tutaj zawodnicy. No i zamykają sobie w ten sposób gońca. E, co robimy białymi? Otóż białymi myślę, że najprościej. E, Zbić po prostu sobie pionka w tym momencie. Widziałem, że po prostu tak grają sobie czarne. No nie jest to najlepsza droga dla czarnych, niestety. Ja tutaj świadomie pokazuję troszkę słabsze ruchy dla czarnych, ale żeby zobrazować troszeczkę, jak to wszystko wygląda, jest atak tutaj na piona, więc spokojnie sobie gramy skoczkiem na F3. No i na przykład goniec zagrywa sobie na B4. Ten ruch już może być nieco agresywniejszy, dlatego że tutaj robi się związanie na skoczku i grozi wzięcie. Pionka. Jak sobie z tym poradzić? Moi drodzy, jak nie wiemy, jak to grajmy zawsze Hetmanem. Hetman D3 tutaj wszystko będzie bronił. Jeżeli będzie bicie na C3, to odbijamy pionem. Zdobywamy tutaj bardzo silne centrum i pozycja jest wyśmienita z paru gońców dla białych. No ale to się oczywiście łatwo mówi. Bardzo dobrym również zagraniem jest wycofanie o dziwo gońca. O co tu chodzi? Przede wszystkim. Jak czarne zrobiłyby roszadę, to ten goniec już ma tam opcję ataku na H7. Pojawia się już jakaś szansa. No ale co będzie, jak skoczek zbije pionka za darmo? Proszę pana. No niestety, ten ruch automatycznie przegrywa i to jest jeden, jedna z pułapek, jakie można zastawić na przeciwnika. Mianowicie wybijamy po prostu skoczka. Jeżeli wybija Hetman, dajemy szacha i okazuje się, że w następnym ruchu zdobywamy Hetmana więc tutaj wygrana byłaby już bardzo prosta dla białych. No i na przykład po tym posunięciu tutaj czarne mogą zrobić po prostu roszadę. I możemy zwyczajnie spróbować zagrać na przykład goniec na e3, obronić pionka, w następnym ruchu zrobić roszadę. Ewentualnie e, podoba mi się na przykład takie zagranie jak goniec c2, żeby hetman bronił jednak teraz tego pionka. E, no i następnie próba zrobienia roszady, wyprowadzenia gońca aktywnie na g5. Moi drodzy, tutaj możliwości jest multum. Nawet nie musi to być taka super teoria grana, wystarczy zapamiętać jedną rzecz, a w zasadzie cztery wyprowadzamy środkowe pionki wyprowadzamy lekkie figury, robimy roszadę wyprowadzamy ciężkie figury nie musimy zachowywać super kolejności wyprowadzając środkowe piony możemy zrobić wyprowadzenie dwóch figur lekkich i już zrobić roszadę i ciężka figura może wejść do akcji, a potem uzupełniamy to o kolejne zasady moi drodzy, no tak to mniej więcej może wyglądać, myślę, że pozycja dla wszystkich byłby, by się podobała grając tutaj białymi ale jeszcze przejdźmy do początku pozycji no bo po tym wybiciu e, oczywiście możemy zagrać tak, ale przeciwnik może nam tego pionka bronić. No właśnie, teoretycznie może i go broni, lecz tutaj białe sobie z tym świetnie radzą. E, bardzo ważne posunięcie A4. Taki ruch bardzo przeszkadza czarnym w bronieniu tego piona i teraz jakby tutaj czarne wybiły pionka. To bez problemu wybijamy pionka, a te zdwojone są łatwo do wzięcia i możemy zyskać bardzo dużo materiału, super przestrzeń, silne centrum. I dalej próbujemy grać w ten sam sposób co poprzednio. No moi drodzy, ale to byłoby za łatwe, oczywiście. Tutaj czarne na przykład mogą zagrać posunięcie C6. Oczywiście A6 taki ruch nie istnieje, znaczy istnieje, ale to się wiąże z biciem pionka na B5. Jeżeli pionek wybija, to zauważcie, zbijamy po prostu wieżę. To jest taki klasyczny. Układ w gambicie hetmańskim, gdzie możemy sobie na takie ruchy pozwolić, i pamiętajmy o tym, bo to jest taka podstawa w zasadzie. No ale po ruchu c6, jak zareagować? Mianowicie tutaj spokojnie można tego pionka wybić. Po wybiciu gramy bardzo fajne posunięcie, na przykład skoczek na c3, atakując od razu pionka, jeżeli będzie zagrane a6. To spokojnie możemy odbić i cały czas ta sama metoda e, związania. E, więc tu się wszystko powinno fajnie zgrywać. Jeżeli na przykład by takie zagranie nastąpiło, no wygląda to bardzo groźnie, lecz jest to kompletnie nieskuteczne. Tutaj skoczek może zagrać na F4. Na B5, przepraszam, po odpędzeniu skoczek sobie spokojnie zostaje i możemy zagrać goniec F4. i Tam się robią ogromne kłopoty ogromne wręcz. Oczywiście, po Hetman B6 spokojnie tutaj goniec na C4 sobie gra. Jest świetna pozycja nadal. Dużo jest bardzo fajnych opcji, moi drodzy. Bardzo, ciekawo, bardzo ciekawym zagraniem jest też zagranie B3. Początkujący, oczywiście, jak widzą, bicie to często to robią. Możemy tu odbić z szachem, na przykład Goniec D7 i Hetman B3. I mamy tutaj porówno w materiale, lecz ten pionek jest do wzięcia, to znaczy można go łatwo zaatakować, a tutaj mamy bardzo silne centrum cały czas i staramy się dalej wyprowadzać, moi drodzy, figury. No dobrze, e, przejdźmy, e, moi drodzy, dalej, e, znaczy może do początku. W zasadzie takiego ruchu nie musimy się obawiać. Pamiętajmy, że po tym ruchu jeszcze możemy sobie zagrać e, na przykład skoczkiem na c3, tak grywał Gary Kasparow między innymi, na przykład skoczek c3, c6 i na przykład takie posunięcie a4 jest bardzo ciekawym ruchem, bo przeszkadza w zagraniu w b5 i bronieniu tego pionka. Prędzej czy później powinniśmy mieć taki układ jak e3, e4, ze zdobyciem tego pionka. Znaczy odbiciem, z odbiciem tego pionka. Czasami widuje się też opcje grania g3, goniec g2, skoczek f3. Ja pokazuję takie, jakie tu są, moi drodzy, mniej więcej opcje. Odsyłam do głębszych analiz, jeżeli chcecie ten, tego debiutu się oczywiście bardziej poduczyć. No cóż, przejdźmy może do początku i zobaczmy, co by było, jakby czarne zagrały e6. Jest to ruch najczęściej raczej spotykany w gambicie hetmańskim, czyli nieprzyjętym gambicie hetmańskim jak można dalej reagować otóż istnieje taka opcja jak wybicie pionka i wybicie to myślę że dla osób które chcą grać taką w miarę bezpieczną pozycję by się fajnie udało i na przykład jak grać dalej mianowicie można wyprowadzić skoczka na c3 można gońca na f4 powiedzmy wychodzi sobie skoczek na c3 Skoczek na F6, my wyprowadzamy sobie ładnie gońca na G5 wiążąc skoczka, w tym momencie jest na przykład ruch C6 z obroną tutaj pionka, w ten sposób czarne grają również solidnie i bardzo ciekawy ruch, mianowicie Hetman C2. Nie wpuszczamy tutaj w ogóle gońca i planujemy in, taki troszkę inny rozwój, mianowicie na przykład jakby tutaj zostało zagrane koniec D6, możemy zagrać E3. Po kończeniu rozwoju tutaj i roszadzie czarnych bardzo fajny ruch goniec D3. I zauważcie, istnieje pułapka zbicia pionka na H7, gdyż tu jest związanie. No ale w tym momencie oczywiście H6 jest ruchem prawidłowym. Odchodzimy sobie spokojnie gońcem. Na przykład skoczek może zagrać na D7 i skoczek na F3. Jak najbardziej jest dobra opcja, na e2 też są takie możliwości. Wieża e8 i robimy sobie spokojnie tutaj rozszadę. Nic się nie dzieje złego, wszystko jest w porządku. Na przykład po zagraniu skoczek f8, bo tutaj czarne próbują manewrować, próbują jakoś rozwijać swoje dalej figury, można sobie spokojnie zagrać h3, można próbować, no f3 teraz jest niemożliwe, ale takie plany też istnieją. Można sobie też gońcem zagrać na g3, Duże, dużo jest możliwości. Po ruchu h3 na na przykład no, spotyka się też ruch goniec. E, E6 wyprowadzamy po prostu figury. No i moi drodzy, plan jaki może tutaj być dla białych? Planem może być zagranie wieżą na E1, ruch F3 i E4, żeby próbować zdobyć centrum. Ten goniec się czasami ch chowa na F2. Można też grać A3, B4 i próbować przez B5, atakować tutaj skrzydło hetmańskie. Można wieża B1 próbować w którymś momencie i B4. No jest to bardzo mimo wszystko złożona pozycja, jakby nie było. Przejdźmy dalej do początku. Tutaj po ruchu E6 i skoczek C3 standardowo, skoczek F6. To jest najbardziej standardowa pozycja w gambicie hetmańskim. I na przykład goniec zagrywa na G5. Oczywiście istnieje tutaj opcja zagrania skoczkiem na F3 od razu. Ale po goniec G5 czarne mogą zastawić na białe tutaj taką... Myślę, że e, fajną pułapkę i trzeba na to bardzo, bardzo, bardzo uważać. Mianowicie skoczek D7. I teraz białe się muszą zastanowić, czy można zbić tu pionka za darmo. Otóż nie można, ale my to zróbmy dla przykładu i dla nauki. Zbijamy pionka, zbijamy pionka. Znaczy, zbić jednego pionka jeszcze można w tym wypadku, ale skoczek. Jeżeli się pokusi o bicie na D5, no to niestety czekają go nieprzyjemności. Mianowicie, skoczek spokojnie zbija na D5, a po wybiciu hetmana jest goniec B4, i nie ma wyjścia, jak zasłonić się białym hetmanem. Po wybiciu z szachem, czarne wybijają gońce na końcu, i czarne są z figurą więcej. Pozycja jest totalnie wygrana. Moi drodzy, po goniec, może wróćmy do tej pozycji, zagramy sobie skoczkiem na F3, to jest normalna gra i powiedzmy goniec na E7, wszystko w porządku. Istnieje możliwość zagrania gońcem na G5 jak najbardziej, ale też spotyka się zagranie gońcem na F4. Najczęstsza kontynuacja tutaj to jest po prostu roszada, posunięcie E3, zobaczcie, że cały czas trzymamy tutaj pieczę nad pionkiem C4. I na przykład y, ruch B6 istnieje. Skoczek na D7. W ogóle, w gambicie hetmańskim, jeżeli ktoś gra czarnymi, nie polecam grać skoczkiem. Na C6. Nie jest to za, za dobry ruch, absolutnie, gdyż tego pionka blokuje ten pionek. Ma przede wszystkim iść na C5, atakować centrum, ewentualnie C6 podeprzeć centrum na D5. No ale cóż, sprawdźmy na przykład po tym ruchu, jak można by było się zachować. Teraz istnieje taki, taka opcja, jeżeli zagramy sobie gońcem, to pionek wybija i wybijamy, i powiedzmy, że białymi straciliśmy tempo, bo ruszyliśmy gońcem, a potem znowu zbiliśmy. I tak i nie, moi drodzy. W ten sposób gra się, grało i będzie się grało, ale jeżeli ktoś nie lubi tracić temp, to można zachować się w następujący sposób. Na przykład zagrać Hetmanem na C2. Bardzo fajne posunięcie z tego względu, że nie wpuszcza skoczka na E4 i przygotowuje bardzo ciekawą opcję. Ja tutaj pokażę, oczywiście ruch C5 jest teraz świetnym ruchem, który walczy o centrum. Pozycja jest około równości, ale to jest cały czas normalna gra. Mi się podoba ta pozycja białymi bardzo, ale na przykład po takim ruchu C6 istnieje tutaj bardzo silne posunięcie. Może jeszcze mało kto o tym wie, już tłumaczę. Jest to ruch wieża D1. Na pozór wydaje się bardzo dziwnym posunięciem, dlatego że ta wieża strzela w pionka, który tak naprawdę się nie potrafi ruszyć do przodu. Ale myk jest innego rodzaju. Mianowicie, bo zauważcie, że czarne muszą próbować jakoś się tam. No, nie muszą, mogą iść pionkiem przez E5 i przez C5, żeby rozbijać centrum. A ta wieża, stojąc na rentgenie z Hetmanem. Bardzo to tak utrudnia, bym powiedział, bo po E5, oczywiście nie w tym momencie, wybijamy i ta wieża się otwiera na Hetmana, i to takie swobodne wyczekanie te z tempem, bardzo przyjemny, pożyteczny ruch. No i powiedzmy, no można zagrać tutaj B6, można A3 jeszcze wyczekać bardzo mocno. Goniec może zagrać też na A6, więc pamiętajmy, że. Tym gońcem można też szybciej po prostu się ruszyć. Nie ma co przesadzać, tak naprawdę. Dla osób początkujących, polecam przede wszystkim jak najszybszy rozwój figur. No ale powiedzmy, że po ruchu A3 można zagrać tak. Przepraszam, można wyprowadzić sobie gońca na D3 i po prostu po wybiciu wybić. I zobaczcie, ta wieża spełnia teraz bardzo fajną rolę. Nie ma takich ruchów, znaczy one są, tylko że to tak wizualnie dosyć ciężko dla czarnych może by wyglądało. No cóż, pozycja może być bardzo fajna w tym momencie. Moi drodzy, przejdźmy do początku jeszcze raz. Po takim ruchu na E6, oczywiście powtórzymy, wyprowadzimy tu sobie w ten sposób figury i bardzo fajny ruch, koniec w 4 o którym już mówiłem, roszada, E3. Istnieje taki ruch C5 od razu. I jak się zachować tutaj? Pokażę taki jeden bardzo fajny myk, mianowicie można sobie zbić tutaj pionka na C5. No, i teraz na przykład po ruchu Hetman A5, taki bardzo końśliwy ruch, gdyż tutaj grozi zagranie skoczek E4, możemy zagrać po prostu A3, grożąc takim zagraniem. No i moi drodzy, Powiedzmy, po no skoczek E4 możemy zagrać i B4 bardzo dużo jest możliwości, ale tutaj mogą po prostu czarne wybić tego pionka, goniec wybija, Hetman wybija i Hetman E2. Hetman E2 czuje się bardzo dobrze w takich pozycjach, z tego względu, że schodzi tutaj sobie z linii D i wygląda to dosyć solidnie. Przede wszystkim robimy później roszadę i staramy się wprowadzać wieżę tutaj na wolne linie. Problem czarnych polega na tym, że ten goniec jest troszeczkę niewyprowadzony i jeszcze taki mało aktywny, a białych figury już grają. Oczywiście to jest, moi drodzy, taki wariant, gdzie jak ktoś gra lepiej czarnymi, może tak nastąpić. Pamiętajcie, że jak macie trzecie kategorie, powiedzmy do trzeciej kategorii, no to tu gambitem Hetmańskim można naprawdę sobie... Sobie fajnie radzić. Nie jest to, powiedzmy, twarda, że tak powiem, moja opinia, że to zawsze działa. Nie, absolutnie, ale jest to jedna z fajnych opcji na takie, myślę, że bezpieczne granie w szachy. Moi drodzy Gambit Hetmański jeszcze raz po ruchu C4 i na przykład pokażmy sobie co będzie po takim ruchu C6, no, czyli takie słowiańskie troszeczkę ustawienie. Możemy sobie zagrać spokojnie skoczkiem, skoczek wychodzi sobie na F6, wyprowadzamy tutaj skoczka i, i na przykład moi drodzy taki ruch goniec F5 istnieje. Są takie opcje. Tutaj myślę, że najbezpieczniejszym ruchem dla nas byłoby po prostu zagranie pionem na E3, żeby pilnować teraz tego pionka. O co chodzi? Chodzi o to, że jak tutaj czarne by wybiły tego pionka, no to potem jest opcja zagrania szybkiego ruchu B5 i tu trzeba bardzo uważać. No ale myślę, że potem możemy próbować grać nawet koniec D3, wybijać tego gońca, zrobić ruszadę, zagrać B3, ustawiać gońca na B2. Takie opcje istnieją, polecam, ale jakby na przykład nie chciały grać gońcem, tylko zagrać sobie tutaj chciałyby e6, żeby wzmocnić centrum, to moi drodzy możemy również zagrać e3, możemy też zagrać goniec na g5, ale powstanie wtedy bardzo ostry wariant Botwinika, może powstać oczywiście, ja nim nie będę teraz się zajmował, tylko pokażę tak, żeby tutaj dobrze sobie wyprowadzić figury i po tym ruchu na przykład skoczek zagrywa na d7, ten skoczek tutaj bardzo dobrą rolę, rolę spełnia, absolutnie w centrum pilnuje bardzo ważnych pól. No i w tym momencie Możemy na przykład zagrać ruch B3, goniec może nas tutaj związać, to wtedy sobie zagrywamy gońcem na D2, ale na przykład goniec D6, to moi drodzy, wtedy możemy sobie wyprowadzić gońca. Ten pionek podpiera centrum bardzo fajnie po roszadzie, robimy sobie spokojnie roszadę powiedzmy wieża e8, żeby próbować grać tam pionkiem do przodu i można myślę, że stanąć gońcem na b2 ja myślę, że ta pozycyjka jest taka całkiem całkiem, ja widziałem, że często tak ludzie grają i możemy na przykład tutaj dojść do ruchu e4 po wybiciu powiedzmy Mamy taką pozycję, myślę, że bardzo przyjemną dla białych, hetman na d3 z opcją próbu, próby dania mata, wprowadzamy wieże na e i na d. To się tam oczywiście łatwo mówi, w praktyce jest to troszeczkę trudniejsze, lecz no, takie są fajne opcje. No, oczywiście można też troszeczkę inaczej pograć, można zagrać cały czas hetmanem na e2, po gońcu na przykład na b7, wprowadzić sobie tutaj te wieże na wolne linie i grać. Dalej w szachy. Bardzo bogata pozycja. Nieco symetryczna, ale myślę, że jedna i druga strona ma bardzo duże szanse na dobry wynik. Pozycja jest obiektywnie równa przez silnik, ale myślę, że tu chodzi głównie o to, żeby dobrze się ustawić figurami i próbować taktycznie oszukiwać przeciwnika. Moi drodzy, Gambit Hetmański. Dużo tu tych wariantów oczywiście jest. Zachęcam do praktykowania. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję. Piszcie w komentarzach, czy taki format Wam się podoba, jeśli chodzi o naukę debiutów. Tak, oczywiście w miarę powierzchownie, bo nauka debiutów e, powinna wyglądać bardzo dogłębnie, jeżeli jesteśmy na jakimś tam fajnym poziomie szachowym. Serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, cześć.